Pilecki i Inka, żołnierze niezłomni. Na ochotnika do Auschwitz Witold Pilecki był żołnierzem broniącym Polski w 1920 roku przed najazdem rosyjskim i w 1939 roku przed agresją niemiecką. Po klęsce polskich wojsk nadal wiernie służył ojczyźnie, działając w tajnej organizacji walczącej z Niemcami. Wówczas to podjął się bohaterskiego zadania. Pozwolił aresztować się okupantom, by dostać się do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Miał zgromadzić informacje na temat zbrodni popełnianych tam przez Niemców. Na miejscu Pilecki organizował pomoc więźniom. Został przywódcą grupy pomagającej im w ucieczkach oraz dostarczającej żywność i odzież. Po trzech latach Pilecki uciekł z obozu. Między innymi dzięki niemu świat dowiedział się o mordowaniu Żydów w komorach gazowych. Obóz koncentracyjny, rodzaj ciężkiego więzienia, w którym więźniowie ginęli z powodu niewolniczej pracy ponad siły, niedożywienia, panujących chorób oraz przemocy stosowanej przez strażników. Więźniowie obozów koncentracyjnych nosili pasiaste ubrania. Każdy z nich miał na ręku wytatuowany numer, który zastępował imię i nazwisko. Niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz-Birkenau znajdował się w Oświęcimiu koło Krakowa. To miejsce największej zbrodni dokonanej przez Niemców na ludności podbitych przez nich krajów, głównie żydowskiej. Życie straciło w nim ponad milion ludzi: mężczyzn, kobiet i dzieci. Polska pod rządami komunistów W latach 1944-1945 Polska została wyzwolona z Niemieckiej okupacji przez Związek Sowiecki. Jednak radość z zakończenia wojny burzył brak wolności. Rosjanie narzucili bowiem Polsce podporządkowane sobie władze państwowe, określane jako komunistyczne. Ponadto w naszym kraju przebywały wojska radzieckie. W powojennej Polsce rządzonej przez komunistów nie wolno było krytykować władzy. Osoby, które nie podzielały poglądów ówczesnych rządzących, aresztowano i skazywano pod nieprawdziwymi zarzutami. Często zapadały wobec nich wyroki śmierci. Komunizm zbiór poglądów politycznych i społecznych głoszących równość wszystkich ludzi oraz zakładających likwidację własności prywatnej. Nie wszyscy Polacy pogodzili się z brakiem wolności, dlatego podjęli walkę w celu uniezależnienia Polski od Związku Sowieckiego. W oddziałach partyzanckich walczyli z komunistami i wspierającymi ich oddziałami sowieckimi. Wielu partyzantów oddało życie za wolną Polskę. Określamy ich jako żołnierzy niezłomnych. Oddział partyzancki majora Zygmunta Szymdelaża, pseudonim Łupaszka. Był on jednym z najsłynniejszych dowódców walczących z zależnymi od związku sowieckiego władzami w Polsce. Łupaszka został pojmany przez komunistów i stracony w 1951 roku. Aresztowanie przez komunistów. Jednym z Polaków Którzy nie pogodzili się z rządami komunistów, był Witold Pilecki. Mimo, że koniec wojny zastał go poza granicami ojczyzny, postanowił do niej wrócić. Chciał, aby świat dowiedział się o łamaniu prawa w Polsce. Po przybyciu do kraju zbierał informacje o panującej tu sytuacji. Pilecki zdawał sobie sprawę, że w razie pochwycenia przez władze komunistyczne grozi mu sroga kara. W 1947 roku został aresztowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Była to policja polityczna działająca w powojennej Polsce, zwalczająca przeciwników rządów komunistów. W trakcie przesłuchań był przez nich torturowany. Komuniści oskarżyli go o zdradę ojczyzny, a podporządkowane im sądy skazały na karę śmierci, którą wkrótce wykonano. Ciało Witolda Pileckiego wrzucono do bezimiennej zbiorowej mogiły i nie poinformowano rodziny o miejscu pochłówku. Inka, bohaterska sanitariuszka. Danuta Siedzikówna miała zaledwie dwanaście lat, gdy w czasie II wojny światowej Rosjanie wywieźli jej ojca na wschód. Trzy lata później straciła matkę, rozstrzelaną przez Niemców za współpracę z Armią Krajową. Pomimo to dziewczyna również wstąpiła do AK, gdzie przeszła szkolenie medyczne. W 1945 roku przyłączyła się jako sanitariuszka do oddziału partyzanckiego Zygmunta, szędzielarza o pseudonimie Łupaszka. Przybrała wówczas pseudonim Minka. Zapamiętano, że niosła pomoc zarówno rannym partyzantom, jak i ich przeciwnikom. Rok później została aresztowana przez UB i skazana na śmierć. W trakcie brutalnych przesłuchań nie zdradziła żadnych informacji na temat partyzantów. Odmówiła napisania prośby do władców o ułaskawienie. Z więzienia przesłała wiadomość, powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Wyrok na niespełna osiemnastoletniej ze wykonano miesiąc po aresztowaniu. O losach danuty siedzi opowiada piosenka Kasi Malejonek zatytułowana Jedna chwila. Utwór pochodzi z płyty o tytule Panny wyklęte z piosenkami o smutnych i trudnych losach kobiet zaangażowanych w walkę o niepodległość w powojennej Polsce. Pamięć o żołnierzach wyklętych żołnierzy niezłomnych nazywa się również żołnierzami wyklętymi określenie bierze się stąd że komuniści którzy rządzili Polską aż do 1989 roku. Nazywali ich bandytami i robili wszystko, by Polacy tak o nich myśleli. Dopiero po upadku komunizmu ujawniono prawdę o takich bohaterach, jak Witold Pilecki czy Inka. Ukazało się wiele prac historycznych na temat żołnierzy wyklętych. Odsłonięto liczne pomniki i tablice. Wielu żołnierzy, jak na przykład Witold Pilecki, zostało pośmiertnie awansowanych. W 2011 roku dzień 1 marca ustanowiono narodowym dniem pamięci żołnierzy wyklętych. Obecnie prowadzone są także poszukiwania miejsc pochówku żołnierzy wyklętych. Wiele szczątków w tym inki. Udało się zidentyfikować jednak miejsca spoczynku licznych bohaterów wciąż pozostają nieznane.